Odcinek piąty, odcinek 5. przypowieść Dawidowa, historia Dawida Koresza. Dawid Koresz, a właściwie Vernon Wayne Howell, swoją niezwykłą charyzmą zbudował sekty oddanych wyznawców. Swoje mesjanistyczne zapędy i wizje rychłego końca świata przeobraził w regularną armię religijnych fanatyków. Jak do tego doszło? Od czego się to zaczęło? I czy to mogło skończyć się dobrze? Vernon Howell, urodzony w sierpniu 1959 roku, nie miał łatwego dzieciństwa. Początkowo wychowywała go babcia, bo czternastoletnia samotna matka nie była w stanie poradzić sobie z taką odpowiedzialnością. Babcia w podobnym czasie urodziła dwójkę swoich dzieci Sharon i Keneta więc miała pod swoją pieczą sporą gromadkę. Nie oznaczało to jednak, że Vernon cieszył się beztroskim dzieciństwem. Matka co jakiś czas próbowała podjąć nad nim opiekę, jednak kolejne związki z nieodpowiedzialnymi partnerami nie prowadziły do ustabilizowania sytuacji rodzinnej. Wernon systematycznie wracał do babci, przez co czuł się osamotniony. W szkole również nie radził sobie najlepiej i był obiektem drwin i wyzwisk. W wieku lat siedemnastu porzucił edukację. Zaczął interesować się majsterkowaniem, motoryzacją oraz muzyką. Przystojny nastolatek z gitarą budził zainteresowanie dziewcząt, co w 1978 roku zaowocowało pierwszym potomkiem z 15-letnią córką Pastora. Rodzice dziewczyny nie chcieli nawet słyszeć o budowaniu rodziny z nieodpowiedzialnym chłopakiem, co złamało serce Vernona. Oddał się rock'n'rollowemu szaleństwu, jednak wychowanie wśród adwentystów Dnia Siódmego odezwało się w pewnym momencie ze zdwojoną siłą. Wernon, chcąc odpokutować swoje przewinienia, przystał do jednego ze zgromadzeń w Tyler i pomagał pastorowi w obrzędach religijnych. Miarka się przebrała, kiedy podczas modlitwy z jego córką przypadkowo otworzył pismo święte na fragmencie, który z całym przekonaniem interpretował jako palec Boży, nakazujący im się pobrać. Pastor nie zgodził się z takim obrotem spraw, a usilne próby przekonania go skończyły się wydaleniem Wernona ze zgromadzenia. W tle konfliktu z tutejszym pastorem już wtedy pojawiły się zapędy chłopaka w kierunku ostatecznych wizji słuchania głosu Boga oraz otwierania siedmiu apokaliptycznych pieczęci. W 1981 roku przeprowadził się zatem do Waco, gdzie ukojenie dla niespokojnej duszy miał znaleźć w zgromadzeniu gałęzi Dawidowej na górze Karmel. Był to kolejny odłam mający korzenie u adwentystów powstały około trzydziestu lat wstecz. W tym czasie przewodniczyła im Lois Roden, uważana za mesjasza i proroka. Vernon dołączył do wspólnoty wraz ze swoim wujkiem Kenetem i werbowali nowych członków. Nie oznaczało to jednak, że stronili od imprez, muzyki i dziewczyn. Przyniosło to w niedalekiej przyszłości efekty w postaci małżeństwa z Rachel Jones i syna Cyrusa. Zaangażowanie religijne nie odeszło wcale na bok. Vernon za boskim natchnieniem przekonał Lois, że razem powinni dać światu Mesjasza, który w końcu wybawi tę ziemię. Kobieta zaszła w ciążę, lecz dziecko zmarło w jej łonie. Skoro wizje chłopaka doczekały się posłuchu najwyższej władzy, zaczął głosić swoje nauczanie w świątyni. Nie podobało się to wszystko George'owi, synowi Lois, który do tej pory przekonany był, że po śmierci leciwej już matki będzie kolejnym namaszczonym Mesjaszem i przejmie dowództwo w zgromadzeniu. Niechęć między nimi była otwarta. Każdy miał swoją grupę zwolenników i w 1985 roku George zmusił Vernona do opuszczenia zgromadzenia wraz ze swoimi zwolennikami. Zadomowili się więc w Palestin, 90 mil od Waco, gdzie żyli surowo przez następne dwa lata. Podczas których Howell rozpoczął rekrutację nowych wyznawców w Kalifornii, Wielkiej Brytanii, Izraelu i Australii. Wizyta w Izraelu pozwoliła mu z całą pewnością stwierdzić, że jest obiecanym barankiem, nowym boskim pomazańcem. Podobnie jak wcześniej król Dawid lub Cyrus. Po powrocie zaczął przedstawić się jako Dawid Koresz. Obóz w Palestynie, wpatrzony w swego Mesjasza, zaczynał odcinać się od zewnętrznego świata. W roku 1986 zmarła Lois, namaszczając na następnego proroka Dawida. Podupadła tym samym pozycja Georgia, a Zbawiciel poczynał sobie coraz śmielej. Zaczął głosić, że dom Dawidowy składać się będzie z 60 żon i 80 nałożnic, powołując się na pieśń nad pieśniami. Wewnętrznie uprawomocnił tym samym swoje poligamiczne zapędy i bez oporu współżył z kolejnymi nastoletnimi dziewczętami, nieszczędząc nawet najmłodszej siostry swojej żony. Pod koniec 1987 roku konflikt z Georgem doszedł już do fazy ostatecznej. Aby go definitywnie rozstrzygnąć, Roden zaproponował próbę wskrzeszenia zmarłego. W końcu prawdziwy Mesjasz powinien dysponować i takimi umiejętnościami. Pierwsze ćwiczenia George podjął dość szybko, ale Dawid uważając całe przedsięwzięcie za mocno nielegalne postanowił w tych treningach zbrojnie przeszkodzić. Roden też nie był bezbronny, więc rozpętała się regularna strzelanina. Wkrótce zjawił się szeryf i aresztował wszystkich kolegów Koresha za usiłowanie zabójstwa George'a. W procesie ujawniono okoliczności zdarzenia co przesądziło, że żaden wyrok wskazujący w tej sprawie nie zapadł. Roden ciężko zniósł porażkę. Nie był w stanie znieść myśli, że wszystko jest mu odbierane. Dale Ader również uważał Dawida za zbawiciela i nieszczęśliwie wyraził to w obecności George'a. Ten wpadł w szał i zabił go uderzeniem topora w głowę. Wyrok był oczywisty. Zbiegło się to jednak nieszczęśliwie z egzekucją zadłużenia za podatek ziemski od posiadłości Carmel. Nieruchomość została wtedy wykupiona przez Koresza po zebraniu środków wśród zgromadzenia. Miejsce zyskało nową nazwę Rancza Apokalipsy. Codzienność w tym miejscu dyktowana była rytmem pracy i modlitwy. Posiadłość w dużej mierze była samowystarczalna. Mężczyźni uprawiali rolę, doglądali bydła, zajmowali się sadem. Kobiety pilnowały dzieci i szykowały posiłki. Korzystali z elektryczności, ale kanalizacja była tylko w strefie marzeń. Musiały wystarczać prowizoryczne latryny. Pozostałe aspekty dyktowane były doktryną Koresza i jego wizją nadchodzącego końca świata. Ideologia zakładała budowanie domu Dawidowego na zasadach nowego światła. Wszystkie kobiety w zgromadzeniu miały być wolne od związku fizycznego z innymi mężczyznami, tylko Dawid mógł z nimi współżyć. Wierzył, że sam Bóg wskaże mu kobietę, która będzie mu przeznaczona. Świadomość seksualna wdrażana była dziewczynkom bardzo wcześnie, budując w nich przekonanie, że zbliżenie z Mesjaszem będzie dla nich wyróżnieniem. W wieku 11 lat zyskiwali światło, czyli przywilej współżycia z Koreszem. W ten sposób na świat przyszło według niektórych zeznań nawet siedemnaścioro kolejnych dzieci. Dziewczyny były też traktowane ulgowo, gdyż omijały je codzienne poranne treningi. Ocaleni twierdzą, że były to marsze i biegi z bronią. Każdy objaw nieposłuszeństwa dzieci był dotkliwie karany. W zależności od wagi przewinienia stosowano kary cielesne lub wstrzymywanie posiłków. Nauczania w zakresie wiedzy szkolnej nie prowadzono. Dzieci umiały czytać, ale zgłębiały jedynie teksty biblijne. Mimo wszystko charyzma zbawiciela była tak silna, że deklarowały przywiązanie do niego łaknęły jego zainteresowania i opieki. Zwolennicy słuchali codziennie długich kazań, podczas których Dawid wykładał, że jest synem Bożym, obiecanym barankiem i otworzy siedem pieczęci apokalipsy. Argumentował też, by zapomnieć o swoich rodzinach, które pozostały poza Karmelem, bo skazane były na potępienie. Koresz budował przekonanie, że mogą liczyć tylko na niego, a żadne inne więzi nie miały znaczenia. Małżeństwa, które dołączyły do zgromadzenia, według Dawida przestawały mieć moc prawną, bo żony mogły współżyć tylko z nim. Jeżeli któryś z wyznawców przystąpił do wspólnoty wraz z dzieckiem, to potomek przekonywany był do tego, by za jedynego swego ojca uznawać Koresza. Czyniło to wyznawców bezbronnymi, bo po kilku latach spędzonych w Karmelu kontakt ze wszystkimi bliskimi był zerwany i nie mieli do kogo zwrócić się o pomoc. Ponieważ fundamentem ideologii w zgromadzeniu było przygotowanie się do bliskiego końca świata i otwarcie siedmiu apokaliptycznych pieczęci, należało się do tego odpowiednio przygotować. Wizja zbawienia i życia wiecznego była duchowa, ale apokalipsa musiała zakończyć ten marny doczesny świat. Koresz przewidywał konflikt zbrojny, więc jak najbardziej zasadne było gromadzenie broni i ćwiczenie umiejętności bojowych. Dorośli prowadzili treningi strzeleckie, a zapasy uzbrojenia były systematycznie powiększane. Lokalny kurier zjawiał się u bram zgromadzenia regularnie, a coraz większe paczki wzbudziły wreszcie jego ciekawość. Kiedy zauważył, że przesyłki nadawane są z firmy zajmującej się sprzedażą broni, zdał sobie sprawę, że na miejscu może być gromadzony pokaźny arsenał. Okoliczni farmerzy już wcześniej zgłaszali do biura szeryfa odgłosy strzałów. Jednak w Teksasie, gdzie dostęp do broni jest powszechny, nie budziło to szczególnego poruszenia. Dopiero kiedy kurier zgłosił swoje podejrzenia o budowaniu jakiejś zbrojnej bojówki, szeryf wezwał federalne biuro do spraw alkoholu, tytoniu i broni palnej, czyli ATF. Był styczeń 1993 roku, kiedy rozpoczęto dochodzenie. ATF rozpoczęło obserwację karmelu. Spekulując, że Davidianie naruszyli prawo federalne, uzyskali nakazy przeszukania i aresztowania Koresza oraz konkretnych zwolenników w związku z zarzutami dotyczącymi gromadzenia broni. Nalot został zaplanowany na 1 marca 1993. Jednak termin przesunięto na wcześniejszy dzień w odpowiedzi na artykuł w Tribune Herald. Grzeszny Mesjasz którego publikacja ATF starała się zapobiec. Koresz wiedział jednak o planie wtargnięcia na ich teren, więc poczynił przygotowania. Kobietom i dzieciom kazano ukrywać się w pokojach, a uzbrojeni mężczyźni zajęli pozycje obronne. Agenci dojechali na miejsce w przyczepkach dla bydła ciągniętych przez pick-upy agentu ATF. Nie wiadomo, kto oddał pierwsze strzały. Zaraz po rozpoczęciu akcji jeden z wyznawców zadzwonił na 911, prosząc o wstrzymanie ognia. Lokalny szeryf, nie wiedząc o planowanych działaniach, próbował połączyć się z jednostkami rządowymi, jednak nie udało się nawiązać łączności. Kiedy dotarł na miejsce walk, wynegocjował zawieszenie broni. Z miejsca ostrzału zabrano wtedy zabitych i rannych. W godzinach wieczornych koresz udzielił wywiadu dla telewizji, opisując wydarzenia. Ze stacją skontaktowało się FBI, prosząc o wstrzymanie takich ruchów, dopóki prowadzone są policyjne działania. W odpowiedzi na medialne doniesienia, rzecznik ATF złożył oświadczenie, że strzelina została zakończona i prowadzone są negocjacje z Dawidianami. FBI przejęło kontrolę nad całą akcją i prowadziło przez kolejne 51 dni negocjacje. Na początku podejmowano próby przekonania wyznawców do pokojowego opuszczenia posiadłości. Zbudowano w końcu porozumienie, zgodnie z którym Koresz po opublikowaniu swojego przemówienia w ogólnokrajowych stacjach radiowych miał się wycofać. Transmisja została nadana, jednak Dawid nie wywiązał się z umowy. Twierdził, że sam Bóg objawił mu swą wolę i nakazał czekać wewnątrz karmelu. Negocjatorzy mimo wszystko podejmowali kolejne próby. Udało się w ten sposób doprowadzić do uwolnienia orga dzieci, które od razu trafiły pod opiekę zespołu terapeutycznego, składającego się z profesjonalistów zajmujących się opieką nad dziećmi i zdrowiem psychicznym z różnych instytucji i organizacji. To od najmłodszych po jakimś czasie udało się uzyskać dużą część informacji na temat panujących w zgromadzeniu praktyk i warunków życia. Wewnątrz pozostało 98 osób. Po dziewięciu dniach Janie przekazali dla FBI taśmę. Zawierała ona wyznanie, że wszyscy pozostają przy Koreszu z własnej woli i nie są zakładnikami. Wypowiedział się również sam Dawid. Charyzmatycznie próbował wyłożyć wizję swojego kultu i operował wieloma biblijnymi obrazami. Kolejne rokowania nie przynosiły wymiernych efektów. Guru grał na czas twierdząc, że musi spisać istotne religijne objawienia. Zniecierpliwienie wśród pracowników rządowej agencji, pracujących nad sprawą Dawidian, doprowadziło do powstania dwóch grup. Jedni uważali, że należy kontynuować rozmowy i wypracować warunki, na których koresz będzie skłonny wyjść dobrowolnie. Drudzy nie chcieli już prowadzić negocjacji, bo zyskiwał na nich tylko Dawid. Opowiadali się za siłowym wejściem do Karmelu i zakończeniem impasu. Obietnice były jednak łamane również przez negocjatorów, więc oblężeni nie mieli podstaw, by im zaufać. Przeniknęły też do nich wieści, że ocalona podczas oblężenia kobieta usłyszała akt oskarżenia o morderstwo. Z czasem wdrażano coraz bardziej agresywne techniki. Pojawiły się wozy opancerzone i czołgi, które stopniowo niszczyły majątek zgromadzenia, budynki gospodarcze i samochody. Całodobowo z głośników puszczano głośne, zniekształcone dźwięki, by nie pozwolić na odpoczynek oblężonym. Doszło również do odcięcia elektryczności i wody. Żadne z tych metod nie przyniosły skutku. Podczas rozmów z Koreszem z jego uspadały zapewnienia, że nie zamierza doprowadzić do zbiorowego samobójstwa. Jednak informacje uzyskane od ocalonych dzieci pozwalały przypuszczać, że planowane jest zbiorowe podpalenie. 17 kwietnia 93 zapadła decyzja, by do karmelu wejść siłą, rozpylić gaz łzawiący i w ten sposób dać wszystkim wyznawcom okazję do ucieczki. Dwa dni później plan został wdrożony. Przed godziną 6 rano czołgi podłożyły ładunki, by przez powstałe w ten sposób wyrwy wpuścić gaz. Zostały ostrzelane i rozpoczęły się kilkugodzinne walki. Niestety nie wszystko poszło zgodnie z planem. Około godziny 12 jeden z budynków zajął się ogniem. Ocaleni twierdzą, że zaproszenie ognia nastąpiło po przewróceniu latarni przez czołgi. Nagrania FBI rzucają jednak podejrzenia, że wyznawcy Koresza rozlali w budynkach materiały łatwopalne, chcąc dokonać dzieła zniszczenia i zbiorowo uśmiercić wszystkich członków gałęzi Dawidowej. Kolejne trzy punkty zapalne na terenie posiadłości wybuchły niemal jednocześnie. Wkrótce ogień zajął wszystkie budynki. Z tego piekła zbiegło jedynie dziewięcioro dorosłych. Pożarze zginęli wszyscy pozostali. Gdy dogaszono zgliszcza, odnaleziono zwęglone ciała, większość w schronie, ale kilkanaście na dziedzińcach, wśród nich również Dawida Koresza. Pierwsze śledztwa, które miały wyjaśnić przebieg zdarzeń i oblężenia, budziły wiele emocji. Dzisiaj, przeglądając raporty, widać, że zawierały nieścisłości, np. brak pewności, który rozpoczął ostrzał 28 lutego. Strony oskarżały się wzajemnie. Prowadzono ostrzał z powietrza, do czego nie przyznały się służby. Środło ognia i późniejszej eksplozji 19 kwietnia też nie zostało jednoznacznie ustalone. Służby deklarowały, że gaz wpuszczony do Karmelu nie był materiałem pirotechnicznym. Na miejscu pogorzeliska znaleziono jednak pozostałości po granatach hukowo-błyskowych, które już ogień mogły zapruszyć. Brak jednak informacji, kto ich użył. Teoria o zbiorowym podpaleniu również była poddawana w wątpliwość. Schron, gdzie ukrywali się wyznawcy, był strategicznie najlepszym miejscem na przeczekanie walk. Ekspertyzy zwłok ze schronu wykazały, że przyczyną śmierci była eksplozja, a nie spalenie. Zastanawiająca może być też liczebność wysłanych do walk oddziałów i bardzo szybkie oczyszczanie miejsca działań. Ogłoszenie zbiorowego samobójstwa wdrożyło procedury, które bardzo szybko usunęły wszystkie dowody. I tu pojawia się pytanie: czy to działanie celowe, czy nieopatrzne? W głowie Koresza znaleziono ranę postrzałową, która odebrała mu życie, zanim pochłonęło jego płomienie. Samobójstwo nie było możliwe, z racji na trajektorię kuli. Nie wiadomo jednak, kto strzelił. Dawid był łatwym celem do usunięcia już dużo wcześniej. Jeśli ratunek miał dotyczyć tylko wyznawców, to wydaje się, że usunięcie góry było najprostszym wyjściem. Nie odważono się na to. Wszystkie te okoliczności powodują, że nadal spierają się dwa stronnictwa. Jedna grupa zauważa nadużycia władzy, wtargnięcie na prywatną posesję, ingerowanie w swobody obywatelskie, prawo do posiadania broni i swobodę wyznania. Druga grupa podkreśla konieczność interwencji w sprawie przestępstw, które inną drogą nie mogły być przerwane. Wykorzystywanie seksualne nieletnich, gromadzenie broni automatycznej i budowanie kultu jednostki stanowiącej własne prawo musiało się zakończyć. Tylko czy ten koniec musiał pociągnąć za sobą tak wiele ofiar?